Drodzy Państwo, już 2 marca rusza kolejna, druga edycja programu grantowego ufundowanego przez Fundację Rodziny Staraków. My znajdujemy się w siedzibie fundacji, w pięknym miejscu, otoczeni wspaniałą sztuką, a ze mną profesor Piotr Korduba, wiceprzewodniczący komisji konkursowej i profesor historii sztuki. Powiedz Piotrze, co to jest konkurs Wena i do kogo go adresujecie? Konkurs Wena to jeden z programów Fundacji Rodziny Staraków, adresowany do publicznych szkół plastycznych, liceów plastycznych. Jest to konkurs, którego zadaniem jest wywołanie ciekawego, niepowtarzalnego, inspirującego projektu, który łączy pracę uczniów oraz nauczycieli. Jest to zatem program edukacyjno-artystyczny, ponieważ działania w gruncie rzeczy dotyczą procesu dydaktycznego. Mieszczą się w szkole, są prowadzone pod okiem nauczyciela, ale są zadaniem grupowym. Natomiast zadanie, jakie z tego powinno powstać, to oczywiście praca artystyczna, przedsięwzięcie najszerzej rozumiane, jak się da. Bliskość i więzi międzyludzkie we współczesnym świecie to takie hasło przewodnie, które, jak rozumiem, ma przyświecać pracom, które mogą być nadsyłane. Powiedz mi, jak powinna wyglądać ta procedura? Co trzeba zrobić, żeby zakwalifikować się do konkursu? No przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobry pomysł. Ten pomysł wypływa albo ze strony uczniów, albo nauczycieli, a bardzo często, i tak jest chyba najlepiej, kiedy jest jakimś wspólnie wypracowanym kompromisem, który bierze pod uwagę i możliwości szkoły, i potencjał tej konkretnej grupy, no i oczywiście też czas i możliwości, które wynikają z grantu, jaki oferujemy zwycięskim projektom. Trzeba złożyć bardzo prosty wniosek, bo dla nas dobrze brzmi, istotne tak. Jest to, żeby wniosek był możliwie prosty, żeby cała para, cały impet szedł właśnie w pomysł, a nie w wypełnienie formularza i złożyć go do 30 kwietnia. Następnie bardzo ciekawy zespół jurorów, bardzo różnorodny, złożony i z artystów, i z nauczycieli szkół wyższych, i z kuratorów, i z kolekcjonera, i oczywiście naszej przewodniczącej Anny Woźniak-Starak podejmie decyzję. Chcieliśmy, żeby grupy z uczniów i nauczycieli obserwowały to, co się wokół nich dzieje, bo przecież każdy proces dydaktyczny odbywa się w jakimś tu i teraz. Przestrzeni, tak, w jakimś kontekście. I dlatego w tym roku, w odróżnieniu od poprzedniego, zdecydowaliśmy się na hasło przewodnie, bliskość i więzi międzyludzkie, mając poczucie, że coś się ciekawego w tym zakresie dzieje. In plus i in minus oczywiście. A więc ta obserwacja, która powinna być przełożona na efekt artystyczny, to jest to, o co nam chodzi i na to się bardzo cieszymy i ogromnie tego cieszymy. Ciekawimy. Wysokość grantu to w tym roku 16 tysięcy. W ubiegłym roku wpłynęło ponad 50 prac, z czego wybraliście 11. I rozumiem, że ten proces realizowania tych ubiegłorocznych grantów się toczy i będziecie pewnie sprawdzać i oceniać, co z tego wyniknęło. No tak, bo nie jest w taki oto sposób, że się tylko przekazuje, prawda, środki, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak one zostaną wykorzystane. Także szkoły raportują w jakiejś mierze te osiągnięcia, także wskazując momenty kulminacyjne bardzo często w tych projektach, czy to jest wystawa, czy to jest jakieś przedsięwzięcie performatywne, czy po prostu gotowy efekt artystyczny, bo to jest też wielka lekcja dla nas, pomysłodawców i organizatorów kolejnych edycji. Nad każdą się dość długo zastanawiamy. Ostatnie posiedzenie, które wyłoniło właśnie ten pomysł, trwało dobrych kilka godzin. Czyli podsumowując, Piotrze, konkurs rusza 2 marca. Zgadza się. Zapraszamy szkoły, licea publiczne z całej Polski do wzięcia w tym udziału. Wszystkie informacje na stronie Fundacji Rodziny Staraków, a ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia. Jury bardzo się cieszy na lekturę wniosków. No to zapraszamy.